Po małej obsuwie wreszcie przed wami obiecany kolejny odcinek z Choo Choo Charles. Dzisiaj ponownie przyjrzymy się historii wyspy Aranerum, a także jej kilku miejscom, postaciom, wydarzeniom itd. w jednym celu, aby obalić bądź potwierdzić kilka mitów z Choo Choo Charles. Tak jest, w grze jest całkiem sporo takowych mitów, wobec tego w dzisiejszym filmie przyjrzymy się przynajmniej kilku z nich. Wobec tego dzisiaj opowiemy sobie o gasie, autobusie. Kocham to tłumaczenie. Tak jest, wreszcie się doczekaliście. Dodatkowo przyjrzymy się kilku innym rzeczom, które zostały ukryte przed nami, bądź rzeczom, których po prostu nie mieliśmy zobaczyć, ale o tym przekonacie się w dalszej części odcinka. Cześć, ja jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Zostaw suba na kanale, kciuka w górę pod tym filmem. Zapraszam na Instagrama i TikToka, a tymczasem proszę bardzo, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was serdecznie do oglądania. Dobra, więc na pierwszy ogień weźmy sobie coś, o czym już wspomniałem w poprzednim filmie z Choo Choo Charles. Chodzi tutaj mianowicie o jeszcze jednego potwora w grze, którego niestety nie jest raczej dane nam spotkać. Zasadniczo najprawdopodobniej jest on wspomniany tutaj tylko i wyłącznie raz, ale jednocześnie jest najpotężniejszym potworem na wyspie, którego boi się nawet sam Charles. Wobec tego w tym miejscu jesteśmy w stanie odnaleźć pewną notatkę pozostawioną przez niejakiego Chata, której treść jest następująca. I na początek muszę tylko powiedzieć, że w wersji angielskiej wszystko się tu rymuje, aczkolwiek w wersji polskiej no już nie do końca. Uważaj na autobus. Nazywa się Gas. Nie ma go na wyspie, ale nie martw się za bardzo. Kiedy wrócisz na kontynent, nie wsiadaj do autobusu. Gas autobus, autobus gas. On jest zły i szybki. Charles boi się Gasa. W wersji angielskiej jest to bardziej coś na wzór swoistej rymowanki i faktycznie są tu rymy, może trochę częstochowskie, ale to ki? Bus. Gas. Gas the bus. Autobus gas, czy tam w Polsce autobus gus, może być tak naprawdę tylko i wyłącznie ciekawostką i mitem w Choo Choo Charles, ale ja wypatrywałbym w tym być może jakiejś nadziei na kontynuację tej gry, tylko że z autobusem w zupełnie innym miejscu i stworzonej w zupełnie inny sposób. Także tak, kiedyś wspomnijcie moje słowa, za parę lat zobaczymy grę o nazwie Gas the Bus. Zobaczycie. Także ten mit możemy uznać za w pełni potwierdzony. Drugi z takowych mitów jesteśmy w stanie odnaleźć już na samym początku gry, kiedy wraz z Eugene'em przypływamy na wyspę. Otóż rzekomo w pobliżu ma znajdować się ciało w wodzie. Po prostu ciało w wodzie. Jakby się ktoś, no, utopił, wiecie o co chodzi. Jeżeli zejdziemy schodami w dół, odnajdziemy pewną notatkę o następującej treści. Nie mam tu nic do stracenia. Postanowiłem popłynąć na stały ląd, a przynajmniej spróbować. Prawdopodobnie nie dam rady, ale wciąż wierzę, że moje szanse są tam większe niż na tej opuszczonej skale. I w chwili, kiedy odwrócimy się i spojrzymy na wodę, zobaczymy autora notatki, który postarał się przynajmniej wypłynąć z wyspy, no ale mu się to nie udało i został bliżej lądu. Tak więc patrząc na to, pamiętajcie, by lepiej uczyć się pływać, bo nie wiecie, w jakiej sytuacji się znajdziecie. Być może będziecie musieli uciekać przed jakimś pająkopociągiem, ale lepiej nie. Kolejny mit wydaje się bardzo ciekawy. Otóż rzekomo w grze ma znajdować się miejsce, do którego ty, jako gracz, nie miałeś się dostać. Wiecie, gdyby pomieszczenie w grze, które jest zamknięte przed graczami i po prostu musisz być totalnym hakerem, żeby tam wejść. I jak się okazuje, takowe pomieszczenie rzeczywiście w grze występuje i jest ono zamknięte. Jednak jeżeli odpalimy noclipa i wejdziemy do środka, odnajdziemy notatkę pozostawioną przez twórcę. Nie powinno cię tu być. Tak więc kolejny mit mogę uznać za potwierdzony, jak widzicie całkiem mocno i ciekawie. Co do innego mitu, dość wiele filmów na YouTube się pojawiało, aczkolwiek no wiadomo jak to z nimi jest. Odnosi się on mianowicie do tego, że możesz uratować Eugene'a w pierwszych minutach gry, kiedy Eugene ginie. W samej grze, wedle skryptów i scenariusza, no jest to niemożliwe, bo Charles zawsze go dopadnie i Eugene na siłą rzeczy zginie na początku, no przed tym nie ma ucieczki. Aczkolwiek gdzieniegdzie bywali co sprytniejsi ludzie, którzy stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie zhakowanie gry i sprawienie, aby skrypt nie odpalił się, a Eugene przeżył. W taki oto sposób chociażby na tym nagraniu za pomocą hakowania usunięty zostaje Charles i cała reszta świata poza torami, co niejako uniemożliwia odpalenie skryptu, w wyniku czego Eugene żyje. Aczkolwiek ma to także swoją drugą stronę, ponieważ w takim wypadku nie odpali się jeszcze inny skrypt, dzięki któremu sekwencja walki się zakończy, a pociąg się zatrzyma,
No, może się zatrzymać, ale nie musi. No i najprościej mówiąc, będziemy jeździć w kółko w nieskończoność, bo Eugene nie zginie, a gra nie pójdzie dalej. Wobec tego mit o uratowaniu Eugene'a możemy uznać w 100% za obalony, bo chociaż możemy to zrobić oszustwem, to nie ma to jakiegokolwiek związku z fabułą gry, z jakimkolwiek planem, a przeżycie Eugene'a nie było nigdy wcześniej zaplanowane na tę grę. Tak więc mit niestety uważam za obalony. Aczkolwiek propos Eugene'a istnieje jeszcze jeden mit, dość popularny w internecie, mianowicie wiele osób po jego śmierci po prostu pojechało dalej, nie zwracając za bardzo... No dobra, to źle brzmi. Wiecie, kiedy Eugene umarł, większość po prostu pojechała dalej i nie wróciła do niego, w wyniku czego wyszedł pewien mit, według którego do Eugene'a można wrócić i się z nim pożegnać, odbyć ostateczny dialog. Jeżeli oglądaliście mój materiał z wyjaśnienia fabuły Chuchu Charles, no to z całą pewnością wiecie, że da się to zrobić. Można, ale nie jest to wymagane przez fabułę. Po prostu kiedy Eugene ginie, a Charles ucieka, musimy wysiąść z ciuchci i pobiec do Eugene'a i pożegnać go. Wówczas automatycznie odpali się dialog między bohaterami. Tak więc ten mit można uznać za potwierdzony. Dobra, jeszcze jednego mitu trzeba. Dobra, mam. W grze znajduje się pewna notatka z kodem Morsa, której treść jest całkiem zaskakująca. Dokładniej, notatka ta znajduje się w tym miejscu. I po wejściu do tej jaskini odnajdujemy żółtą skrzynię, a także kartkę z kodem Morsa. I tak jest, ja nie jestem zbyt dobry w te wszystkie kody, ale i tak spróbowałem jakoś to przetłumaczyć za pomocą translatora w internecie, ale jest trochę problem, bo... Najważniejsze, że się udało. I tak jest, owa notatka zdradza naprawdę bardzo wiele rzeczy fabularnych. Zasadniczo jest całkiem długa i znajduje się tutaj wyjaśnienie całego lore gry. I naprawdę bardzo wielu rzeczy się nie spodziewacie i pozwólcie, że przeczytam wam jej treść. To jest treść tej notatki, bez kitu. Ja tutaj nic nie zmieniłem, naprawdę. To jest Rickroll w grze. Kocham, naprawdę, wybitne. Także ten mit uważam za potwierdzony. No i w tym dzisiejszym szybkim, fascynującym odcinku to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli chcecie więcej odcinków True Charles, no to napiszcie mi jakieś pomysły w komentarzach, bo ja wiem, że wam podoba się seria True Charles i chcielibyście oglądać więcej filmów z tego. No ewentualnie mogę zrobić jeszcze jakieś teorie, mam parę pomysłów w głowie, ale to jak będziecie na to bardzo chętni. Proszę moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadaj na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar. Trzymajcie się plutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę. Cześć!